Siema, jestem Cześci i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, kupię sobie karnet zadymiarski. Pierwszy raz w życiu kupuję karnet zadymiarski, więc no bardzo fajnie, myślę, że będzie. Dajcie znać w komentarzu, czy wy kupiliście już karnet zadymiarski. I odbiorę sobie nowego skina darmowego do bóle z okazji 10 lat Supercella i go przetestuję, więc myślę, że będzie ciekawie. No więc zanim się zaczniemy, to jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach. Oraz zostawcie taką łapeczkę w górę, tam na dole będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło i będę nagrywał więcej odcinków z karnetu bojowego, może coś tam, nie wiem, mam troszeczkę pomysłów i myślę, że będzie ciekawy, więc słuchajcie, zostawiajcie łapeczki w górę. No i słuchajcie, dajcie znać, znaczy raczej większość ma tego skina, bo nie wiem, chyba że ktoś wbije tutaj po, nie wiem, roku na ten film, akurat natrafi na ten film, czy coś. I nie będzie miał jakimś cudem tego skina. No ale dobra, nieważne. Myślę, że możemy sobie, słuchajcie, przejść do karnetu zadymiarskiego. I pierwszą rzecz, którą zrobimy, to kupimy sobie karnet. I słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zapraszam was do opisu tego filmu, bo tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz mój klub w Brawl Stars, który jest top 100 w Polsce. No i mamy, słuchajcie, sezon pierwszy Bazar Tary. Karnet zadymiarski, uwaga, aktywujemy sobie ten płatny i myślę, że nie ma co kupować pakietu z karnetem zadymiarskim, jakby no wiecie, ten droższy z dziesięcioma klasami, bo będzie lepsza zabawa z gry, jak kupię sobie ten tańszy i sam nabiję sobie te poziomy, bo myślę, że no nie chcę robić takiego pay to win czy coś takiego jakby na ten moment, bo chcę sobie zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało, chcę się pocieszyć grą, więc kupuję od razu, słuchajcie, pierwszy raz w historii karnet bojowy. Czy na pewno chcesz kupić karnet zadymiarski? Oczywiście, że tak, 169 gemów wydaje i cyk! Słuchajcie, mamy odblokowany karnet zadymiarski. I teraz, ej, ciekawe to, co się stanie, jak kliknę na... Dobra, czyli jakby taki komunikat wyskakuje, bo byłem ciekawy. Tu na dole chyba tak samo. Tak, dokładnie, więc słuchajcie, teraz sobie przechodzimy, słuchajcie, do sklepu. No i odbieramy sobie przebranie Król Barbarzyńców Ból. Także uwaga, 3, 2, 1 i cyk! Mamy już go na moim koncie. Mi się ten skin, szczerze mówiąc, nie podoba, ale to napiszcie w komentarzu, czy wam się on podoba, bo szczerze mówiąc, mi on się nie podoba. No ale cóż, jakby mój pierwszy skin do bóla, więc wow, i w ogóle fajnie, że on ma taką plakietkę, 10 lat Supercell. No, bardzo fajnie. No więc wybieramy sobie tego skina, prezentuje się on w ten sposób w lobby. I zobaczcie, co założyłem w tym momencie, że tutaj, macie na przybliżeniu, jest SC, czyli Supercell. I nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy o tym wcześniej wiedzieliście, bo ja dopiero teraz to zobaczę, no w sumie skąd mogłem wcześniej wiedzieć. Myślę, że to raczej większość nie zauważyła tego i sorry, że tak każę wam dużo rzeczy pisać w komentarzach, ale jest o czym pisać, więc możecie się rozpisać i w ogóle zobacz, jakby to jest tak jakby za tym graczem online, o ta szabla, jakby ten miecz, więc ciekawie. Dobra, więc słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać. Mamy mapę wzburzone pieczarem, więc akurat mapa pod bóla, no i myślę, że lecimy już do gry. Okej, okay, jestem już w gierce i zobaczę, tak ten skin się prezentuje i generalnie to pierwsza moja gierka to jest w nowym update'cie. Wow, i zobaczcie, tutaj mamy już tego bóla i zobaczcie, że ten ból ma taką fajną animację jakby takich żółtych, nie wiem jak to nazwać, takie jakby wiecie, te żółte takie trzy paseczki jakby wykrzywione po swojej lewej stronie i przeciwnicy mają czerwone te paseczki, więc ciekawe, ciekawe naprawdę. I mam Star Powera na bólu, jakbyście tutaj jeszcze nie wiedzieli. Jest to ten Star Power, który jakby tarcza się aktywuje, gdy ból ma mało HP. Więc no. I no ten skin w sumie nie, no nie jest aż taki, nie jest aż taki zły, szczerze mówiąc. No, nie jest on aż taki zły, nie jest najlepszy. W sumie to jest całkiem spoko ten skin. Może to w sumie, czy jest jakiś ładniejszy skin do bóla w grze? Niech no pomyślę, są te dwa jakby futbolisty, są dwa. Jaki jest jeszcze skin do bóla? Kurczę, do bóla zbytnio skinów nie ma. No jakie są jeszcze skiny? Te dwa jakby futbolisty i... Kurczę, nie mam pojęcia, jaki jest jeszcze skin. Teraz się skupiłem na myśleniu o skinach zamiast nagraniu. Ale dobra, myślę, że tutaj porobimy i zobaczę ten ból, w sensie ten Frank mi ukradnie Power Cubesy. No ale trudno. O, zobaczcie, mam już tarczę uaktywnioną. I kurczę, nie mam pojęcia, jakie są jeszcze skiny do bóla, naprawdę. Nie wiem, chyba już więcej... O kurczę, o nie, czemu internet? Ej, halo. Nie, tak się nie bawimy. Ej, dlaczego? Nigdy nie mam lagów, a teraz akurat mam lagi? Ej, dlaczego? Dobra, słuchajcie, to jest dlatego najprawdopodobniej, że są obciążone serwery, więc tutaj akurat jakby to nie jest moja wina. To na 100% jest dlatego, że są obciążone serwery, no bo nie ma co się dziwić, teraz jest tyle osób w Brawl Stars. I zobacz, tutaj zmarnował ulcika pięknie, bardzo fajnie, o to mi chodziło. No i kurczę, to jest chyba najładniejszy skin do bóla, no bo nie przypominam sobie, żeby były jakieś inne skiny do bóla jeszcze. No bo kurczę,
Jeszcze jest ten Viking Bull i... Kurczę, jest jakiś jeszcze? No chyba już nie ma, bo jeszcze są te futbolisty, jest Viking i... Jakiś chyba jeszcze jest, ale nie mam pojęcia, który to jest dokładnie. I zobaczcie, teraz robię sobie kurczę, jednak poczekajmy sobie, aż on pokona Bibi. Albo w sumie, no nie wiem, ej, ta Bibi ma taką samą tarczę jak ja w sumie. Mam nadzieję, że ten Frank tam mnie nie zamrozi. Oby tak się nie stało, oby było chociaż... O kurczę, nie. Kurczę, no nie, tak mało brakowało. Wow, i słuchajcie, teraz dopiero to zauważyłem, że mamy nowy ekran końcowy po gierce. Ej, ale to kozacko wygląda, naprawdę. Wow, lecimy do kolejnej gierki. No i tutaj, słuchajcie, przerwało mi się nagranie i musiałem jakby nagrać powtórki tych dwóch ostatnich gierek kolejnych, bo nie zauważyłem, że to nagrywanie się przerwało, ale na szczęście udało mi się odnaleźć pliki tej pierwszej gierki, więc dobra, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko będę komentował te gierki. Tutaj zauważyłem pewną rzecz, ale o tej rzeczy powiem wam w innym odcinku, jak tak stanąłem bólem i zacząłem troszeczkę strzelać w miejscu. No i tutaj, dobra, idziemy sobie cyk, proszę bardzo, to jest oczywiście w przyspieszonym tempie. No, rozwalałem sobie skrzyneczki. Dobra, tutaj idziemy na siedek do krzaczków, kolejna skrzyneczka moja, tam na dole również będzie ona najprawdopodobniej moja. No i uwaga, proszę bardzo, ból mnie dojeżdża. No i ostatnia gra w tym odcinku, więc zobaczymy, jak tutaj pójdzie. No i dobra, rozwalam sobie na start skrzyneczkę. Później idziemy sobie oczywiście na środek. No i kolejną skrzyneczkę sobie rozwalamy. Idziemy sobie, słuchajcie, po kolejne skrzynki, tak jest. I tutaj kolejne skrzynki, tak, kolejne, dokładnie. I tutaj kolejna skrzynka, patrzcie, ile się tych skrzynek nachapałem, aż 5. Więc no, całkiem nieźle. Dobra, tutaj mamy Bibi, która mnie nieźle odepchnęła. I uwaga, co tutaj pojedynek między mną a Bibi. No, Bibi uciekła, odepchnęła mnie i zaczęła uciekać. No już tutaj nie dałem rady jej dogonić, jak widzicie. Tutaj w ogóle tutaj w tym momencie po raz pierwszy zauważyłem, jakie pan ma działko w nowej aktualizacji. Więc no, ciekawie. Dobra, i tam Shelly się kampi w krzakach, tutaj ta Bibi się kampi w krzakach. No i tutaj ja sobie wchodzę na środeczek, słuchajcie. Próbują mnie tam obić. No a tutaj jest ciężko z tą Shelly na dystans w miarę. Bo Bull, a Shelly, no to raczej Shelly w większości przypadków wygrywa. No i tutaj lekko raz oberwałem bańką od Bibi. No i tutaj, słuchajcie, sobie wchodzimy do krzaczków. Proszę bardzo, tam jest na dole Shelly. No i uwaga, uwaga, tutaj lecimy sobie teraz na lewo, tutaj sprawdzamy, czy nikogo tutaj nie ma. A jak widać, nikogo tutaj nie ma. Proszę bardzo, cyk, wszystkie krzaczki sprawdzamy przeze mnie. No i co my tutaj mamy? Wielki pojedynek, jak widać. 3 osoby jeszcze zostały na mapce. No i uwaga, mamy Shelly na górze, mamy Pam i ja teraz do tej Pam podjeżdżam. I patrzcie na to, tu już niestety nie podjechali, no i trzecie miejsce. No i to już na tyle w dzisiejszym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. No i ja to zakończenie nagrywam już jakby w kolejny dzień, bo oczywiście mi się nie nagrało również zakończenie tego odcinka, więc muszę to nagrywać tak jakby partiami. No niestety tak z tym odcinkiem wyszło. No więc zostawcie łapeczkę w górę, to będę robił więcej ciekawych odcinków z karnetem zadymiarskim i tak dalej, więc myślę, że warto. No i napiszcie w komentarzu król barbarzyńców ból, a ja przypnę wam serduszko, więc myślę, że warto. Także to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!